Badania DNA prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego nad szczątkami kości, które pochodzą z okresu od tysięcznego do 450 roku przed naszą erą, mogą zmienić nasze dotychczasowe wyobrażenie na temat pochodzenia Słowian. Odkrycia dokonane przez Kujawsko-Pomorską Grupę Poszukiwaczy Historii we wsi Papowo Biskupie na terenie ziemi chełmińskiej są niezwykle istotne. Znaleziono tam wiele ludzkich szczątków oraz artefaktów z epoki brązu. Całkowita liczba odnalezionych przedmiotów z metalu przekroczyła 550 sztuk, a datowane są one na czas przed epoką żelaza. Według twórcy artykułu, czyli pana Bartłomieja Pawlaka, odkrycie to może całkowicie zmienić nasze zrozumienie historii regionu. Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Jeżeli zdziwił was głos prowadzącego na początku tego odcinka, to chcę wszystkich uspokoić. Dobrze trafiliście. Zanim przejdziemy do odcinka, dodam jeszcze parę słów, ponieważ zapewne część osób jest ciekawa, co to za zmiana. Od wielu miesięcy oglądalność moich filmów drastycznie spadła, przez co no ledwo co tak naprawdę wyrabiam na koszty prowadzenia kanału. Jako że pojawiło się także trochę komentarzy narzekających na mój głos lektora, to postanowiłem chociaż na próbę wprowadzić małą zmianę i zrobić test. Dodam jeszcze, że pojawia się także dużo komentarzy pozytywnych, jeżeli chodzi o dotychczasowego lektora, ale pomyślałem, że być może taka zmiana będzie miała jakiś pozytywny skutek w wyświetleniach. Przekonamy się. Wspomnę jeszcze, że nagrywanie audio jest to najmniej lubiany przeze mnie etap produkcji filmów na kanał, więc taka zmiana to też jakiś plus dla mnie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takiej zmianie, czy nowy głos jest ok, a może uważacie, że lepiej pozostawić to tak jak było. Teraz już przejdziemy do treści dzisiejszego epizodu. Dzisiejszy odcinek opiera się w dużej mierze na artykule ze strony www.naukawpolsce.pl. Informacje te pojawiły się w sieci, na różnych portalach, ale ja osobiście najpierw natrafiłem na to właśnie tutaj. Skorzystałem również i z opublikowanego w styczniu 2024 roku artykułu w czasopiśmie Antiquity, w którym to pierwotnie przedstawiono te badania. Wszystko zaczęło się na początku 2023 roku, kiedy to Kujawsko-Pomorska Grupa Poszukiwaczy Historii zlokalizowała na tym obszarze skupiska metalowych artefaktów pochodzących z kultury łużyckiej. Wykopaliska kontynuowano w ramach projektu Sacred Lake. W wyniku tych prac odkryto ponad 550 przedmiotów z brązu. Znaleziono na przykład naszyjnik z tak zwanym Ring Augen Perle, czyli szklaną kulę używaną do produkcji biżuterii i prawdopodobnie pochodzącą z obszaru Morza Śródziemnego. Odkryto także szczątki trzydziestu 33 osób, w tym dzieci i dorosłych obu płci, ale ponoć żadne z ciał nie należało do osób starszych niż 50 lat. Profesor Wiesław Lorkiewicz z Katedry Antropologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego powiedział Badaniami tego odkrycia kierują archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Jacek Gackowski i Łukasz Kowalski, którzy zajmują się okresem epoki brązu i wczesną epoką żelaza. Dzięki wieloletniej współpracy między wydziałami naszych uczelni zaproszono mnie do zbadania kości ludzkich, które również zostały odnalezione na tym stanowisku archeologicznym. W omawianym artykule możemy przeczytać, że badacze ustalili, że miejsce, w którym znaleziono te wszystkie artefakty, dawniej było obszernym, lecz płytkim jeziorem, które zostało osuszone w XIX i XX wieku. Według badaczy wszystko wskazuje na to, że przed pierwszym tysiącleciem, przed naszą erą, miejsce to służyło do składania ofiar z ludzi. Wiemy, że praktyka kremacji zwłok była charakterystycznym zwyczajem kultury łużyckiej, która istniała przez około tysiąc lat. Uważa się, że od 1300 roku przed naszą erą do 400 roku również przed naszą erą na terenach dzisiejszej Polski, wschodnich Niemiec, Czech, Słowacji i zachodniej Ukrainy. Teraz wróćmy do artykułu i rozmowy z antropologiem. Tłumaczy on, że zmarłych kremowano na stosie drewnianym. A po spaleniu ich szczątki umieszczano w specjalnym naczyniu zwanym popielnicą lub urną i składano do grobu. Prawdopodobnie było to związane z ówczesnymi wierzeniami i stanowiło warunek przejścia w zaświaty. Rzecz w tym, że kości, które zostały spalone, nie mogą być przez nas przebadane pod kątem genetycznym. Znalezisko tak duże jak to z papowa Biskupiego stanowi więc niepowtarzalny zbiór obiektów badawczych. Dzięki badaniom DNA. Ogromnie rozszerza się możliwość odpowiedzi na pytania: kim byli ci ludzie, jak wyglądali, jak żyli? Na stanowisku w papowie biskupim odnaleziono całe zbiory kości szkieletów ludzkich, jednak silnie pofragmentowanych. W tym temacie pan Lorkiewicz dodał jeszcze: Archeolodzy interpretują to znalezisko jako ofiary z ludzi, czyli możemy się domyślać, że śmierć tych osób nastąpiła raczej w dramatycznych okolicznościach. Z drugiej strony, składanie ofiar powinno zostawić na kościach jakieś ślady. Gdyby tych ludzi zabijano za pomocą narzędzi, tempo lub ostro krawędzistych, na kościach byłoby to widać. A my na razie nic takiego nie znaleźliśmy. Zastanawia jednak ich silne rozfragmentowanie, co tym bardziej trudno wytłumaczyć, biorąc pod uwagę dobry stan zachowania samych fragmentów kości. Wspominałem dziś, że poza kośćmi, w tamtym miejscu, znaleziono także dużo przedmiotów z brązu. Bo aż ponad 550 sztuk. Jest to głównie biżuteria, taka jak naszyjniki i bransoletki noszone przez ludzi w tamtych czasach. Wśród znalezisk wyróżnia się naszyjnik złożony z owalnych i cylindrycznych koralików, splecionych z kilkoma wisiorkami w kształcie jaskółczego ogona, oraz pojedynczym szklanym koralikiem zwanym ring Augen Perle. Ten szczególny koralik. Jest wykonany z szkła o niskiej zawartości magnezu, którego ślady prowadzą od wschodniej części Morza Śródziemnego, przez warsztaty we Włoszech, Słowenii i Chorwacji, aż po szlak handlowy w Niemczech. Naszyjnik odnaleziono wraz z czterema dużymi metalowymi szpilkami i innymi ozdobami, które mogły być częścią kobiecego stroju. Znaleziono także kolczyki przypominające paznokcie. Prawdopodobnie pochodzące z zachodniej Ukrainy. Przy użyciu teledetekcji wykryto dziesiątki sygnałów z metali nieżelaznych, co sugeruje obecność dalszych elementów metalowych na miejscu. Inne znaleziska to między innymi krzemienny grot włóczni i artefakty z poroża, z których jeden ozdobiony był intarsjami z ołowianego brązu, co wskazuje na ideologiczne znaczenie jeleniowatych dla ludu łużyckiego. Inne znaleziska to między innymi krzemienny grot włóczni i artefakty z poroża, z których jeden ozdobiony był intarsjami z ołowianego brązu, co wskazuje na ideologiczne znaczenie jeleniowatych dla ludu łużyckiego. Dodatkowo na bazie jednego z metalowych artefaktów, a więc kolczyków w kształcie igieł, udało się datować i uzyskany wynik. To lata od 600 do 500 roku przed naszą erą. Wskazuje to na rozróżnienie czasowe między ofiarami składanymi z ludzi, a tymi z przedmiotów metalowych. Ale ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że wygląda na to, że te wnioski są wyciągnięte na podstawie badania tylko jednego artefaktu. Jeżeli jest ktoś lepiej zorientowany i wie, że się mylę, to proszę o info w komentarzu. Według badaczy. Przedmioty te są nieco młodsze niż kości. Archeolodzy uważają, że w pewnym momencie zaszła tam zmiana i zamiast ofiarować ludzi zaczęto składać ofiary w postaci kosztownych przedmiotów. Większość odkrytych wyrobów metalowych to biżuteria na ramiona i szyje. Na podstawie znalezisk zrekonstruowano możliwy strój noszony przez kobietę z grupy hełmińskiej i widzicie to właśnie na swoich ekranach. Jeżeli chodzi o temat zaludnienia Polski przez Słowian, to jak wiecie, są dwie główne teorie. Według jednej, Słowianie przybyli na tereny dzisiejszej Polski i sąsiednie okolice w V lub VI wieku. Ta teoria jest aktualnie obowiązująca i zastąpiła poprzednią teorię, według której nasi przodkowie nie przybyli na te ziemię w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia, a byli tu znacznie wcześniej. Do tej pory zrobiłem już kilka odcinków poświęconym pochodzeniom Słowian oraz badaniom antropologów czy badaczy DNA, którzy raz za razem dodają kolejną cegłę i dostarczają wskazówek, według których obowiązująca teoria jest błędna. Wracając do artykułu, to profesor Lorkiewicz dodał jeszcze Dotychczas mogliśmy badać kości tylko pod względem morfologicznym. Teraz mamy do dyspozycji również analizy DNA. Antropolodzy podkreślają, że badając kości ówczesnych ludzi nie dostrzegają istotnych różnic w cechach morfologicznych szkieletu, a teraz także w analizowanych sekwencjach DNA, które mogłyby poprzeć obowiązującą obecnie koncepcję. Czyli teoria alochtoniczna zaczyna się mocno chwiać, przynajmniej w odniesieniu do przemian na poziomie populacyjnym. W dalszej części artykułu możemy przeczytać jeszcze, że według badacza, pomimo tego, że jesteśmy na wczesnym etapie badań, to już można stwierdzić, że ludzie, od których pochodzą te szczątki, nie różnią się znacznie pod względem genetycznym od ludzi żyjących na terenie Polski na przykład w okresie wczesnego średniowiecza. Te badania mogą zachwiać obecnie obowiązującą teorią, według której Słowianie przybyli na obecne ziemie polskie dopiero na początku drugiej połowy pierwszego tysiąclecia naszej ery. Antropolog ten liczy na to, że odkrycie z Papowa pozwoli nam dowiedzieć się znacznie więcej na temat naszej przeszłości i pochodzenia. Być może będziemy potrafili odpowiedzieć na pytanie, czy populacje współczesne kontynuują zasiedlenie tych ziem od kilku tysięcy lat, czy zaledwie od niespełna półtora tysiąca lat. Te badania mogą się okazać przełomowe w dyskusji naukowej. Odnalezione kości ludzi nie wskazują na żadne urazy obuchowe ani siekane, i to taki szerszy kontekst archeologiczny i porównanie z innymi miejscami pochówków w okolicy wskazuje, iż było to prawdopodobnie miejsce składania rytualnych ofiar z ludzi. Badacze twierdzą, że makroskamieniałości roślinne pochodzące z kontekstu osadzania metali sugerują, że ofiary z brązu pakowano do koszy wykonanych z kory brzozowej, które były wyłożone mchem. Bogactwo przedmiotów metalowych na tym terenie podważa wcześniejszy pogląd naukowców, według którego metal nie odgrywał żadnego większego znaczenia, w praktykach rytualnych ludów kultury łużyckiej w tym północnym obszarze ich zasięgu ponadto stanowisko to może pomóc w zrozumieniu okresu przejściowego w kulturze łużyckiej kiedy to pod wpływem kultury halsztackiej powoli zaniechiwano ofiar z ludzi na rzecz składania ofiar z przedmiotów metalowych na lokalnych mokradłach jeżeli ciekawi temat pochodzenia słowian i ostatnich badań dotyczących tych kwestii to polecam Ci obejrzeć mój poprzedni film, który również dotyczy badań DNA, ale są to całkowicie inne badania. Kliknij teraz w miniaturkę, która się wyświetliła, to zostaniesz tam przeniesiony. I jeszcze mała prośba do wszystkich, kogo to interesuje. Dajcie proszę znać w komentarzu, co myślicie o takim lektorze i tej formie odcinka. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!